Witam serdecznie, w związku z tym, że było zamieszanie niezłe na konferencji MMA VIP 3 i myślę, że mi należy się najbardziej oraz oczywiście ludziom, którzy będą kupować i oglądać te walki. Jasna deklaracja od włodarzy MMA VIP, kiedy i z kim ja będę walczył, bo inni mnie zawodnicy nie interesują, niech tam sobie ustalają między wami. Ja bym chciał się skupić i wiedzieć, z kim walczę, czyli moja propozycja jest taka, ja z walki się żadnej nie wycofuję, mam kontrakt na 4 walki, jedną już odbyłem z antykonfidentem, zostały 3 walki. Czyli idealnie myślę, żeby się określić, żeby włodarze po prostu już nie szukali mi innych rywali, jest 3 rywali, doskonale wiecie jacy, ja z każdym z nich chcę walczyć i pokazać wam się najlepiej jak z najlepszej strony. Czyli pierwszym jest Tomasz Cik i ta gala MMA VIP 4, która ma się odbyć w styczniu, walczyłbym z nim. Potem na wiosnę ma być VIP MMA 5 i tam bym spotkał się z Miśkiem Zadarzyna. I potem na VIP MMA 6 z Kazikiem Carter Klimat, no bo uważam go, ta walka oczywiście musi dojść do skutku. Po tym, co się dzieje, po tym, co on mówi na mój temat, po tym, jak się zachował przed konferencją. Więc żeby nie było, że ja się go dygam, chcę nasze sprawy załatwić w oktagonie. I macie tu moją gwarancję, że te 3 walki z mojej strony chcę, żeby były. Więc wiadomość dla włodarzy MMA VIP. Mam nadzieję, że to wysłuchacie mnie i sympatyków i widzów, bo dużo ludzi pisze w komentarzach, że taki bałagan, że nie wiadomo kto z kim walczy. Tak jak powiedziałem, inni zawodnicy mnie nie interesują. Interesują mnie ci zawodnicy, którzy mają ze mną walczyć, a jak nie będą ze mną walczyć, to będą po prostu na tych galach walczyć z kim innym. Chodzi o to, żeśmy mieli jasną deklarację do końca września, kiedy ja z kim walczę. Prosta sprawa, bo do każdego z tych zawodników trzeba też się inaczej przygotowywać, ja do tego podchodzę poważnie. Nie melanżuję, nie wariuję, tylko chciałbym się po prostu z trenerami przygotować pod danego zawodnika. Jest to prosta sprawa. Do stycznia zostało trochę czasu, potem na wiosnę też zostało trochę czasu i z tego co mówił Marcin Najman i organizatorzy, MMA VIP 4 by była w styczniu, potem marzec, kwiecień by była VIP MMA 5 i po wakacjach, pewnie wrzesień, październik by była VIP MMA 6. Więc cały 2022 rok ja bym miał zaplanowany spokojnie. Tak samo ci zawodnicy, z którymi miałbym się bić, też by wiedzieli, że ze mną będą walczyli. I prosiłbym, żeby włodarze MMA VIP do końca września się z tym po prostu konkretnie określili. Bo uważam, nie powinno być tak, że ustalamy coś w panelu drugim. To nie było reżyserowane z Tomkiem Cikiem, że mam walczyć. Potem jest zmiana z Miśkiem Zadarzyna. Jak najbardziej. Ciekawa propozycja, ciekawi przeciwnicy. I chcę z nimi wszystkimi walczyć, ale żeby były już terminy jasno określone. Pozdrawiam wszystkich normalnych, wszystkiego dobrego, z fartem, cześć.